Patrycja, wydałeś najnowszą swoją książkę Cover Girl. Powiedz, o czym jest ta książka? Książka opowiada przede wszystkim o młodej dziewczynie, która związała się ze starszym mężczyzną, który ma wiele tajemnic, które stara się ukryć przed światem właśnie poprzez tą Martynę, czyli główną bohaterkę. No a jego te różne zakamarki i tajemnice polegają na różnych aferach seksualnych. No właśnie, wiele osób zastanawia się, czy w tej książce nie ujęłaś swoich znajomych. Czy to prawda? Nie, nie ujęłam swoich znajomych, ale nie ukrywam, że inspirowałam się bardzo różnymi plotkarskimi portalami. Słyszałam bardzo wiele różnych takich historii właśnie, gdzie rozwiązłość seksualna różnych osób jest naprawdę przeogromna. Znam też osoby, które korzystały z takich klubów, dlatego dużo o tym wiedziałam, dużo o tym czytałam przede wszystkim. No i to jest chyba powszechny temat, to nie jest nic, znaczy może to jest temat tabu, ale wszyscy jednak o tym wszystko wiedzą. Nasuwa się pytanie, czy ty osobiście kiedykolwiek uczestniczyłaś, czy to w evencie, czy w jakiejkolwiek imprezie swingersów? Nie, swingersów nigdy w życiu i raczej nie chciałabym. Skąd pomysł na wydanie tej książki? Myślę, że pomysłem było to, że po prostu chciałam coś ciekawego, coś innego napisać, coś bardzo kontrowersyjnego, co będzie, myślę, poczytalne. Patrycjo, jesteś w Polsce znana głównie z tego, iż między innymi wystąpiłaś w programie Królowie Życia, Damy Wieśniaczki i Ex na plaży. Powiedz, skąd ta zmiana? Bo jednak jest to już twoja druga książka. Skąd czerpiesz inspirację, aby jednak wziąć się za napisanie danej książki, a nie tylko siedzieć w showbiznesie lub na przykład zajmować się PR-em poszczególnych firm? Ja uważam, że warto siebie rozwijać samego. Ja uwielbiam próbować różnych rzeczy, różnych co chwilę nowych rzeczy. Nie lubię siedzieć w miejscu, lubię zmiany. Poza tym no, myślę, że siedzenie i ładne wyglądanie, nic więcej, to nie jest coś, na czym mi zależy. Jakbyś miała porównać poprzednią książkę i obecną książkę, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o styl pisania, inspirację, czas tworzenia każdej z tych książek? Pierwszą książkę pisałam w 3 lata, więc bardzo długo. To było pisanie tylko i wyłącznie dla siebie, nawet nie wiedziałam, czy ją wydam. Tą książkę już dostałam zlecenie na tę książkę, napisałam ją przez 2 miesiące, więc bardzo krótko. Podobno książka jest napisana dużo lepiej, mój język, mój styl w ogóle podobno się bardzo poprawił, mówi mi to bardzo wiele osób, głównie też moje wydawnictwo, które jest raczej szczere wobec mnie. No i tyle. A jak tobie współpracowało się z wydawnictwem Pascal? Bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolona i wszystkim bardzo polecam. Jeżeli chodzi o daną książkę, czy mogłabyś naszym widzom przybliżyć całą fabułę, tak w skrócie? Nie mogę całej, zachęcam do przeczytania. Chociaż część. Polega ona na tym, że Martyna, czyli główna bohaterka, bardzo pragnie, by mieć jakieś takie bardziej wykwintne życie, żeby mieć dużo pieniędzy, dużo znajomości, żeby być na okładkach gazet. No i to dostaje, ale to jaką cenę musi za to zapłacić, no to musicie się przekonać sami. A jeżeli chodzi o główną bohaterkę, kto dla ciebie był właśnie tym pierwowzorem tej bohaterki? Moim zdaniem chyba pierwowzorem nie była jedna osoba, tylko właśnie zbiór jakichś takich bardzo znanych celebrytek, które za wszelką cenę chcą uzyskać sławę. Na pewno nie ty. Nie, nie ja. Ja nawet nie marzę o tym. Znaczy może kiedyś marzyłam o tym, żeby być na okładce takiego czasopisma. Dzisiaj, szczerze powiedziawszy, gdybym dostała propozycję wystąpienia jako okładkowa dziewczyna na okładce Playboya czy tam CKM-u, to bym się nie zgodziła. Piszę, mam przeznaczone codziennie napisanie książki około 5 godzin. Siadam wtedy, kiedy nie ma mojego dziecka koło mnie, bo zajmuje się nim mój partner. Piszę non-stop, ale czasami bywa tak, że na przykład, nie wiem, jestem pod prysznicem, nagle mi się jakieś zdanie fajne nasunie na myśli, wychodzę, szybko zapisuję i potem wracam z powrotem pod prysznic. Czasami tak bywa, czasami w nocy, nie wiem, coś mi się przyśni, więc budzę się i zapisuję. Faktycznie są takie sytuacje, że nagle jakiś przebłysk inspiracji jest. Jeżeli chodzi o tematykę właśnie tej książki, sam powiedziałeś, że to jest temat dość taki kontrowersyjny, temat tabu w Polsce. Jak to było u ciebie? Czy z łatwością było pisanie o tej tematyce, czy nie? Myślę, że tak, że jednak to nie jest tematyka taka, która jest obca każdemu. Znaczy, na pewno każdy o tym słyszał, seks dla ludzi jest to powszechny, normalny, każdy go uprawia, jakby, tylko nie każdy ma odwagę do tego się przyznać i mówić na głos, tak? Ale myślę, że to jest ciekawe właśnie, że jakieś takie swoje fantazje, nie wiem, czy coś mogę przelać na kartkę, a niekoniecznie tego wykonywać. Czy już masz pomysł na kolejną książkę? No trzecia już jest oddana do wydawnictwa, więc niedługo będzie. O czym będzie? Jak będzie nazywać się? No nie mogę powiedzieć, jak się będzie nazywać, ale będzie zupełnie inna. To będzie coś w ogóle nie totalnie z tej tematyki, a czwartą już zaczynam pisać w przyszłym miesiącu. A jeżeli chodzi właśnie o tą kolejną, czwartą w tym przypadku, możesz chociaż zdradzić rąbek tajemnicy, jaka to będzie chociaż tematyka, temat, no nie wiem. Na pewno będzie też wątek erotyczny, ale chciałabym tym razem napisać coś bardziej strasznego, bardziej w tematyce thrillera psychologicznego, ale z elementami właśnie erotycznymi. Mówiąc o książce, przepraszam, Cover Girl, gdzie można ją nabyć w Polsce? Wszędzie tak naprawdę, głównie to w Empiku, Świat Książki i tych dużych księgarniach. Jak byś miała opisać swoją najnowszą książkę? Na pewno moja książka nie jest ani romansem, ani jakimś fajnym poczytadłem, która nie zostanie w pamięci. To jest po prostu książka, która wywrze na pewno wielkie emocje w czytelniku, czy dobre, czy złe. To już zależy od danego czytelnika. Na pewno nie jest to książka, która opowiada o miłości. Tutaj nie ma dobrych bohaterów według mnie. To są sami naprawdę bardzo silne charaktery, które mają, wszyscy mają różne tajemnice i ciężkie życie. No, książka ma 400 stron, więc mam nadzieję, że będzie się lepiej czytać niż pierwszą, która jest prawie połowę cieńsza.